Siemanko, profesor Panczur się kłania i zaprasza na... Okres świąteczno-noworoczny to nie jest lekki czas, więc wystąpiło takie delikatne zmęczenie materiału, przez co podsumowanie tego, co było najpopularniejsze na punkowej stronie w grudniu, no, pojawia się z delikatnym poślizgiem, no bo nie jak zwykle pierwszego dnia miesiąca. W sumie to dzisiejszy, o ile dobrze liczę, 24 odcinek, to będzie takie dwa w jednym, bo podsumuję również cały okres minionych 12 miesięcy. Numer 1. Film dokumentalny z przystanku Woodstock, który odbył się w 2014 roku. Koleżka latał z kamerą po terenie festiwalu i fajne rzeczy tam uchwycił. Numer 2. Podsumowanie głosowania na najciekawszy punkowy festiwal odbywający się w 2023 roku. Ciekawe, czy w tym roku również latem co tydzień będzie można udać się na jakiś punk piknik. Numer 3. Zanim zespół Green Day stał się, za przeproszeniem, gwiazdą punk rocka, grywał koncerty w różnych miejscach. W 1991 roku przytrafiło im się nawet wystąpić pod szczecińskim Gryfinie, co też udało mi się wytropić w sieci. Yeah. Everything she does when she's my mental health makes she lose control. I wanna hurt myself. Anyone can hear me, but something she hears. And I end up talking to myself. The idiot got me shrug out if I should have. Don't make it up. To the open air. So I want to hear a drunk and still. Everything she does when she's my mental ill makes she lose control. I wanna hurt my deal. If anyone can hear me, clap the flesh in here. And I end up talking to myself. Anxiety has got me strung out in my shit. Thank you. Bye bye. Numer 4. Och roku.
czyli film dokumentalny lub jak to woli reportaż z Jarocina 87. Numer 5. Taki mój nieregularny cykl, czyli historia starej kasety, tym razem odcinek 8, Moskwa Live, Gliwice, 1989. No i tu zacytuję lidera tego zespołu, niejakiego Gumę. Gdzieś człowieku nagromadziła się energia i trzeba było ją wyzwolić. Skumulowały się też pewne doświadczenia. Chcieliśmy to wszystko wydobyć na światło dzienne. Prowokacja została w to wpisana jakby siłą. Nasze granie wypływało z naszych osobowości. Nie będę na siłę wymyślał czegoś oryginalnego. Tamte czasy, poziom, na którym wówczas byliśmy, to jak odbieraliśmy świat i z jaką desperacją chcieliśmy coś zmienić, coś powiedzieć. Tyle jeśli chodzi o grudniową piątkę od profesora Panczura. No i teraz czas na drugą część w postaci podsumowania 12 miesięcy 2023 roku na punkowej stronie. Numer 1. Film dokumentalny o przystanku Ustok 2014. Ten wpis znalazł się również na czele grudniowego podsumowania. W sumie to trochę straciłem zainteresowanie tym festiwalem, organizowanym obecnie już pod inną nazwą i w innym miejscu. Ale ciekawe, czy klimat pozostał, bo gdy byłem w Kostrzynie nad Odrą dwa razy w 2006 i 2007 roku, było świetnie. Ale jakoś teraz wolę takie bardziej kameralne imprezy. Numer 2. Zespoły z dziewczynami w składzie. Obecnie odcinki tego cyklu pojawiają się dość nieregularnie, ale pewnie niebawem coś nowego wrzucę, bo kolejna dwunastka kapel jest już w zasadzie uzbierana. A tymczasem niech będzie utwór elektropunkowego duetu Maskotki, który funkcjonował w latach 2003-2010, a to kawałek z drugiej ich płyty Miał, 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 wydanej w 2008 roku. Chyba mój ulubiony z ich repertuaru, czyli Maryja. Zabawić i działam.
20-minutowy film dokumentalny z Jarocina 84. Numer 4. Kiedyś to grali odcinek 57, przejebane. Swoją drogą to strasznie mnie do tej pory śmieszy wersja ich nazwy pisana niekiedy na plakatach przy okazji ich koncertów w domach kultury, a brzmiała ona nie jest dobrze. Z tej okazji przypomnę utwór z ich demówki nagranej w 1986 roku. A jest to, można powiedzieć, cover utworu, którym rozpoczynał się popularny w tamtym czasie program dla dzieci i młodzieży Tik Tak. Ja jestem pan Tik Tak, a zegar to mój czas. Tik, 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 tak, 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 a to mój mały. Tak, 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 to pan Tik-Tak, jego mały świat. Tak, 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 to pan Tik-Tak, jego mały świat. Numer 5. Podsumowanie zabawy w głosowanie na najciekawszy i najfajniejszy letni festiwal punkowy odbywający się w Polsce w 2023 roku. Trzeba przyznać, że od połowy czerwca do połowy września co tydzień można było gdzieś się wybrać. Ciekawe, czy w tym roku podobnie obrodzi festiwalami. Jak będzie mi się nudziło, a trzeba wiedzieć, że inteligentni ludzie się nie nudzą, więc jak nie będę miał lepszego zajęcia, to zrobię takie jakby zestawienie, ile by kosztowało pojawienie się na wszystkich tych imprezach. Udało mi się zagrać na festiwalu Pieśni Zbuntowanej, a w roli kibica pojawiłem się na Outside Fest w miejscowości Wojcieszów. Co prawda tylko w przelocie, że tak powiem, na dwóch kapelach, no mimo że planowałem tam dwa dni spędzić, ale to wystarczyło, by poczuć fajną atmosferę tej imprezy. No cóż, priorytetem było włóczenie się po górach, no i się po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie wyrobiłem. No i to tyle. Nie lubię składać życzeń, więc ograniczę się do tego, oby 2024 nie był gorszy niż 2023, no i to już będzie dobrze. Planować też nie lubię, bo potem coś nie wyjdzie i jest przykro,
ale trochę pomysłów na rzeczy związane z muzyką oraz filmem mam. Na pewno będę robił kolejne utwory profesora Panczura z Hutą Wrzasku po wydaniu epki. Plany na kolejne numery są. Chcę zrobić film o moim mieście, jak z ośrodka robotniczego stało się, w sumie nie wiadomo czym. No i masę jeszcze innych rzeczy, o których w tej chwili mogę chwilowo po prostu na najzwyczajniej w świecie zapomnieć. Ale co z tego wszystkiego wyjdzie, jak zwykle czas i rzeczywistość zweryfikują. A z takich podsumowań statystycznych to mogę dodać jeszcze, że na punkową stronę przez cały rok miałem ponad 35 tysięcy wejść. Artykuły były czytane przeszło 60 tysięcy razy. Zatem średnio jest to ta setka osób dziennie, która się tym interesuje. Wiadomo, punk to nisza. Nic na siłę. Kto ma pochwalić, ten pochwali. A kto skrytykować, ten skrytykuje. I nic się z tym nie zrobi. Trzymajcie się i do usłyszenia oraz do zobaczenia za miesiąc.